Reset Obywatelski. Witajcie, witajcie, witajcie na przedmurzu chrześcijaństwa, ciągle jeszcze po niewłaściwej stronie muru. Ja nazywam się Mirek Oczkoś, a to jest program Oczkoś w głowie, czyli program prawdziwy o czasach na niby. No i czasy coraz bardziej na niby. Dzisiaj oczywiście rzut oka na to, co było, rzut oka na to, co jest i rzut oka na to, co być może będzie. A być może to zawsze jest nie do końca pewne, bo być może robi lekką różnicę. Ale jest tyle tego i tyle tego było, że nie wiem, czy się zmieścimy w czasie, ale czas to jest jedyna rzecz, która jest nieubłagalna. Poeta jeden powiedział, że czas to nie jest sukinsyn i rzeczywiście nie da się go kupić, nie da się go ukraść. Słowo klucz, ukraść. Nie da się go przepisać na mamę, ani nie da się go też zawrzeć w ustawie. Jak bardzo byśmy nie kochali tego, komu chcielibyśmy to zrobić. No ale tak to jest tymczasem. Ale to dobrze może, bo czas każdego mija, wcześniej czy później, jakby tego czasu nie naginać, jakby nie mieszać we własnych czasach, to i tak, czy namieszanie w czasie, czy nie namieszanie w czasie, i tak przynosi, że czas jest przeszły, najczęściej już dokonany, albo czasem jeszcze zaprzeszły, dokonany, a czy będzie czas przyszły, no to czas pokaże. I tutaj się nie ma co za bardzo na tym zastanawiać. Będzie sonda, to zaraz ujawnimy. Poezja, wielkie teksty w nowych odczytaniach. No jest taki tekst, który zaczyna być coraz bardziej realny i nie wiem, czy to dobrze, no ale niech będzie, że rozdziobią nas kruki i wrony, Daniele, kaczki i inne gadzwony. No, nie jest to wizja może najbardziej taka ciepła, no ale trochę to jest tak jak na tej pustyni, kiedy czołgały się dwa osobniki Homo sapiens i siedział sęp na drzewie, no i jeden do drugiego mówi w takim czarnym humorze, ten czołgający się mężczyzna do drugiego i patrzy, jaki zasępiony ptaszek, a na to sęp im odpowiedział: nie ma się z czego cieszyć, panowie, nie ma się z czego cieszyć. No dobrze, Oczkoś w głowie, czyli tak jak mówię, program prawdziwy o czasach na niby. Taka jest sonda, wiem, że lubicie sondy. Sonda będzie dzisiaj bardziej skomplikowana, mianowicie jaki pseudonim miał Daniel Obajtek w ABW. No i cztery możliwości oczywiście do wyboru, czyli kilobajtek, megabajtek, gigabajtek i terabajtek. No to zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie i co wybierzecie. Rzecz najważniejsza i trochę pozakontekstowa, chociaż niestety w naszym kraju, na przedmurzu chrześcijańskim, nie ma rzeczy bezkontekstowych, wszystkie są kontekstowe. A mianowicie gra jeszcze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 31. Fenomenalnie. Kolejny rekord pobity, chociaż Jurek twierdzi zawsze, że nie chodzi o bicie rekordów, ale my mamy taką żyłkę w tym, że jeżeli żyła skoczy na trzecie miejsce czy na drugie, to dobrze, jak jest szósty, to fatalnie. Natomiast jak zwykle w tego typu sytuacjach możemy się pocieszyć, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy, ale myślę, że nie jesteśmy tacy źli, by popatrzeć na to, jak oddajemy serce, pomysły, kreatywność podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętajmy, 31 raz. To jest coś, co wymyka się wszelkim badaniom, statystykom, jakimś wyobrażeniom, wierzeniom ludowym i innym sprawom. Raz, drugi, piąty coś można zrobić, ale 31 raz na takiej petardzie, takiej energii, takim odjeździe, to naprawdę szapoba. I Jurek ma teraz taki bardzo ciekawy wiek, bo ma 69. No ale to widać, że to bez tego nie miałoby żadnej racji bytu, ale przy okazji
jak to zwykle bywa, kiedy pojawia się dobro, to ujawniają się potwory. Potwory wypełzają z różnych miejsc, strzelają jadem, próbują dusić, próbują obrzydzać. I to nawet nie jest, że to jest obrzydzanie cynaderką, czy poruszanie ścierką, tylko jawnie postponują, próbują zastosować coś takiego, co sami nazywają szantażem moralnym. Jeszcze nie widziałem przez 31 lat, a od 31 lat gram z orkiestrą od czasów Radia Manhattan w Łodzi. To naprawdę nie pamiętam, żeby ktoś kogoś złapał z nienacka, coś wolontariusze przywiązali kogoś do drzewa i wypruli mu pieniądze z portfela do puszki. Raczej zdarzało się rzeczy odwrotne, czyli bardzo często patriotyczni młodzi Polacy napadali dzieci i młodzież, wyrywając im te puszki i grabiąc. W związku z tym jest to chyba ostatnie już dobro narodowe Polski, Republiki Polskiej, tuż przed przedmurzem chrześcijaństwa. No jeżeli sobie to jeszcze damy odebrać i możemy to spieprzyć, no to wtedy w zasadzie już możemy sobie darować wszelkiego rodzaju inne sprawy, dlatego że już jest dno. To znaczy to co widać, to co zaczął się diabelski młyn i on się dosyć zaczyna mocno kręcić i myślę, że tak do października, listopada przybierze rozmiary naprawdę huraganu. No i tutaj wstaw dowolne imię. Jarosław, Tadeusz, Janusz, przepraszam, oczywiście huragan Janusz, czy każdy inny huragany. Coś takiego jest, co mamy być może w genach, a może nie, trudno powiedzieć, że wystarczy nas lekko poszczuć na siebie, podpalić zapałkę i w zasadzie cały czas mam przed oczami ten rysunek, kiedy to krzyżacy przybywają na bitwę pod Grunwaldem, a tam już Polacy ze sobą się tłuką i krzyżacy mówią, no zaczęli bez nas. I rzeczywiście jesteśmy bardzo podatni na te wszystkie wierzenia ludowe, na trzy zdrowaśki w piecu, na polewanie się z krzekiem żaby i wyduszanie tam jakichś z odwłoków czegoś jeszcze. My tu trochę nie pasujemy. To znaczy ja wewnętrznie się buntuję przeciwko temu, bo uważam, że jest znakomita grupa i jest to raczej większość naszych obywateli, nas Polaków, nas Polek, która absolutnie jest ciąży ku Zachodowi i jest na Zachodzie mentalnie. Ci, co nie wytrzymują, są już też fizycznie. Natomiast gdzieś ta wschodnia mentalność zawładnęła nami i dosypano nam coś do herbaty ewidentnie, albo siedmiu krasnoludków z Nowogrodzkiej nasikało nam znowu do mleka, który się nie chce zsiadać i jest taki efekt, jaki jest. A ponieważ krasnoludki z Nowogrodzkiej w zasadzie wyglądają jakby jeden z drugiego wkurzeni, zdenerwowani, niecierpliwi, wredni, podstępni, zdradzieccy i tam jeszcze w tym słowniku jest, no to takie są efekty, dlatego że mleko potrzebuje spokoju, oczywiście potrzebuje najszybszego transportu, to też jak mówi pewien klasyk w pewnym filmie, natomiast jeżeli nie możesz siąść, to znaczy, że coś jest z nami nie tak, a najnowsza wrzutka jaka jest, przed wejściem do studia przeczytałem właśnie, nie znam kontekstu, ale były prezydent Ukrainy Janukowicz, czy Juszczenko, przepraszam, Juszczenko, bo tak, Juszczenko, powiedział, że on, jemu się wydaje, że prezydenta Kaczyńskiego zabili Rosjanie. No i teraz, jak to mówiła pewna posłanka, puszka z Pandorą jest otwierana wielokrotnie. Ja się zastanawiam, czy mamy jakieś inne puszki i ja bym tutaj powiedział raczej słoik, bo to nawet nie trzeba otwierać, trzeba odkręcać. No, piekło i szatani oczywiście. Jest to świetna pożywka
dla portali prasowych. Już widziałem też różne zadowolone osoby, które mówią, no proszę bardzo, oczywiście. Ja o tej grze jeszcze ci trochę powiem, bo to jest bardzo mocno wizerunkowa gra i ona ma trafić w nasze serca, a nie rozum. Ale jeżeli pozbawimy się rozumu, to trafi nas w serce w taki sposób, że dostaniemy zawału. I trzeba myśleć, tak? Trzeba myśleć, trzeba się odżywiać, trzeba szukać spokoju, trzeba również składać klocki, trzeba dodawać 2 do 2, bo to ciągle jest 4 albo około 4, a nie 10, 15, ani 1. I jeżeli ktoś uważa inaczej, to absolutnie jest w mylnym błędzie, jak tak powiem, niepoprawnie. Ale jeszcze 2 słowa oczywiście o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pieniądze przeznaczone na walkę z sepsą, czyli dotykają każdego, z tego, co mówili organizatorzy, Jurek i Małżonka i jeszcze tam profesorowie, to już wystarczy, żeby wyposażyć te ośrodki medyczne, o których oni myśleli, szczególnie tych w laboratoriach, żeby szybko rozpoznać sepsę. Sam mam 2 niestety już byłych kolegów, bo są w lepszym świecie albo tylko i wyłącznie pod ziemią, którzy właśnie przegrali walkę z sepsą 1 rok temu, 1-3 lata temu. I to jest dojmujące uczucie. W związku z tym brawo Jurek, brawo WOŚP. I rzeczywiście grajcie do końca to 1 dzień dłużej, chociaż musielibyśmy zdefiniować, co dla nas znaczy koniec świata. No dobrze, w związku z tym to teraz trochę dziegdziu do tego wszystkiego, a mianowicie w ostatnich tygodniach bardzo mocno zaistniało takie powiedzenie jak klauzula sumienia. No, jest taka piosenka Maćka Maleńczuka, klauzula sumienia niczego nie zmienia, ale w momencie, kiedy klauzulę sumienia, ja dodam, że po pierwsze, żeby coś mieć, jakąś klauzulę do czegoś, to trzeba mieć to, tak? To sumienie. Po drugie, nie słyszałem jeszcze, żeby klauzulę sumienia miał budynek, nie wiem, drewno, wiadro czy cokolwiek innego. Tylko to jest rzecz przypisana homo sapiens. Czyli niektórzy z nas mogą podejrzewać, że mają sumienie. No ale jak się popatrzę na różne działania różnych ludzi, no to zaczynam wątpić. Czasami już wiem na pewno, że nie. A najciekawsze jest to, że oni, ci właśnie owi ludzie, mają poczucie, że owo sumienie mają. Mało tego, muszą je chronić, biedaczkowie mieli, bo mają tak słabe to sumienie i tak chorowite, że ledwo jakiś podmuch może to sumienie po prostu zbezcześcić. I jest to po prostu skandal nad skandale, nie pierwszy, nie ostatni w naszym kraju, ale zgwałconej 14-latce niepełnosprawnej, zgwałconej przez wujka, jakoś mało o tym wujku się mówi, odmówiono aborcji. I dodam, że to jest w prawie polskim, czyli to nie jest to, że to jest jakieś naginanie, kombinowanie i szukanie zastępczych rzeczy, tylko to jest w prawie. Nie znalazł się żaden szpital w pewnym rejonie Polski, gdzie znalazłby się lekarz, który by podjął się tej aborcji. Mało tego, co jest najbardziej bulwersujące, dyrekcje szpitala wypychały problem ze swojego szpitala, mówił, że to jest wasz problem, my nie możemy wam pomóc, klauzula sumienia. No to szanowni lekarze, którzy postąpiliście w ten sposób, to po pierwsze już wam powiedziano, że nie macie żadnego sumienia, jesteście po prostu, jak to powiedział Franz Mayer w pewnym filmie, sukinsy, nie masz sumienia. Koniec cytatu. To po pierwsze. Po drugie, nie słyszałem, żeby był obowiązek uprawiania zawodu ginekologa w tym kraju, że to jest nakaz jakiś. Tak jak kiedyś były nakazy, że ktoś pójdzie do marynarki, ktoś do pancernych wojsk, ktoś do lotnictwa, ktoś do piechoty. To po pierwsze. Po drugie, są inne specjalizacje. Po trzecie, można pracować w prywatnej służbie zdrowia. I ja bym tutaj właśnie poprosił o, żeby nie szantażować moralnie, bo każdy ma prawo. To jest. Ja, ale w związku z tym świętym obowiązkiem, czy zasranym obowiązkiem
szpitali dane jest takie poprowadzenie szpitala, żeby zatrudnić przynajmniej jednego czy dwóch, nie wiem, ginekologów, którzy po prostu takiego zabiegu się podejmą i mają może sumienie, mają może wrażliwość. Jeżeli ktoś nie ma sumienia, wrażliwości, niech spada. To nie jest zawód dla niego i żadne tłumaczenia. Ja też mam pretensje, że nie zostałem pilotem F-16. I to mnie nie obchodzi, że mam nadwagę oraz, że za moich czasów nie było F-16. To są tylko takie wymówki, które ktoś sobie wymyśla. A ja mam żal i pretensje o to, że nie. Ale nie zostałem. No trudno, no tak się to układa. Naprawdę można uprawiać różne inne zawody, można inne specjalności lekarskie, ale też słyszałem wypowiedź kilku lekarzy i starszych, i młodszych, że w polskich uczelniach medycznych nie kształci się w tym kierunku, to znaczy nie ma takiego zajęcia na przykład, nie wiem, w środę od 15 do 19, że pokazuje, jak usuwa się ciążę, bo nikt nie pomyślał z tych lekarzy i z tych dyrektorów szpitali o tym, co może przeżywać taka 14-latka niepełnosprawna, co przeżywa jej rodzina i co ewentualnie może się dziać dalej. Naprawdę, ludzie, stuknijcie wy się jakimś młotkiem, najlepiej takim medycznym w głowę, żeby sobie krzywdy nie zrobić, ale może wam w tym pustym łbie coś zadudni, zadźwięczy, zaszurkocze, nie wiem, bo to naprawdę jest coś, co no mnie się płakać chce, naprawdę chce mi się płakać. Co z tego, że będziemy się nazywać talibanem, ciemnogrodem, czy cokolwiek inne, to nie o to chodzi. Możemy się obrażać, możemy się jakoś tam, natomiast nie może być tak, że mniejszość rządzi większością, bo gdzieś pogubiliśmy jakąś proporcję. To znaczy, większość ludzi uważała przez jakiś czas, że demokracja, no to trudno, rządy większości, ale mniejszość jest szanowana, mniejszość jest dopieszczana i to mniejszość pod każdym względem mniejsza. Czy to religijna, czy seksualna, czy no i tak dalej. A tu się okazało, że w wyniku różnych przeciwnych rzeczy wygrała jakaś partia u nas wybory, która za pierwszym razem rzeczywiście zdaje się, że te wybory wygrała w sposób uczciwy, za drugim razem na pewno nieuczciwy. Jestem w stanie przyjąć to na kratę przy dostępie do telewizji, środkach i innych tam machlojkach. Oczywiście nie sfałszowano tego w sposób taki, o którym się myśli, chociaż też tego nie wiemy. A dlaczego? No, to jest wszystko do sprawdzenia. Natomiast uczciwie nie było. W związku z tym, jeżeli się policzy, przynajmniej w sondażach, bo oni się bardzo lubią posługiwać sondażami, takimi, które dla nich są wygodne, to się okazuje, że mniejszość rządzi większością. No i teraz jest pytanie, czy dalej pijemy to zatrute mleko, czy zatrutą wodę, do której nam nasikali i dalej będziemy w takiej sytuacji, czy rzeczywiście jednak detoksykacja, deratyzacja będzie postępowała i damy sobie wypłukać jednak tą substancję trującą i przejrzymy na oczy. A jak widać, sytuacja się rozwija, ja jeszcze o tym dzisiaj powiem a propos wyborów, ale jeżeli chodzi o taką sytuację, która jest bardzo ważna, to są różne ustawy w Polsce pisane. I przynajmniej już wiadomo, że te ustawy są wpisane na kolanie. Wszystkie zdobycze XXI wieku i XX wieku wcześniej, czyli drukarki, ksopiarki, komputery, tablety i inne rzeczy, nie mają żadnego znaczenia. Liczy się tylko Suskiego, szkiełko i długopis oraz kartka i można zmienić ustawę w ciągu tam 5 minut na komisji, o których to zmianie nie wie nikt, łącznie z ministrem prowadzącą tą ustawę. Czyli ja zadałem takie pytanie tydzień temu KPO, czyli co? No to właśnie dzisiaj jest też odpowiedź, znaczy nie dzisiaj, ale przez ostatnie 2 dni, czyli nic. Ta partia, to koalicja, umownie, zabawnie zwana koalicją prawicową,
nie chce tych pieniędzy i chce to zwalić na opozycję i robi wszystko, żeby tych pieniędzy nie dostać. Być może Mateusz ma jakieś pojęcie, jak daleko ta dziura sięga, że Blue Hole to przy tym jest jednak sadzawka, no ale to się dopiero okaże, jak się przejmie kwity. A trwa klasyczny standing evacuation. To jest bardzo dziwna sytuacja, że tak szybko, już na początku roku, w styczniu, trwa ogólna ewakuacja i wypłacanie pieniędzy w każdą stronę, które jeszcze da się wypłacić, albo da się zahachmęcić, albo da się przekazać rodzinie i znajomym. Co jest ciekawym wyznacznikiem na to, że ta koalicja, żartem zwana prawicową, oczekuje jednak, że ktoś ich z tych stołków wykopie. Kto to będzie, to nie wiadomo, bo to różnie bywa, ale dodam, że nie śledzą na co dzień działalności twórczej posła Suskiego, jednego z wybitniejszych umysłów, dodajmy jednak, tak? Jednak to jest ta awangarda. Dobrze mówię, awangarda, bo tam jest ariergarda, awangarda, tak, awangarda intelektualna Prawa i Sprawiedliwości, który po prostu na takiej kartce A4, ale w poziomie, długopisem niebieskim, chyba jedno skreślenie było tylko, czyli myślę, że mógłby dostać te 4+ w dawnej ocenie, przedłożył poprawkę, że tamte wiatraki nie 500 metrów, chociaż do tego momentu specjaliści, naukowcy, komisje sejmowe i tam jeszcze wszyscy święci, no dobra, 500 to jest tak, że może być, no to jakoś tam to się sprawdzi i będziemy mieli tą energię zieloną. Natomiast no, wybitny w końcu umysł z długopisem poprawił na 700. Na pytanie do pani minister Moskwy, dlaczego 700, a nie 650 bądź 720, chociaż nic nie wie, nie zna takich ustaleń. W związku z tym znowu krasnoludki na Nowogrodzkiej postanowiły nam nasikać do wiatru teraz, a to bardzo niedobrze, sikanie pod wiatr przynosi fatalne skutki. W związku z tym już zaczynam odczuwać to sikanie pod wiatr, ponieważ znowu nie spełni warunków. I tak jak przy poprzedniej ustawie 10-krotności wiatraka razy śmigło, razy gleba, razy jeszcze uprzedzenie, było, że podobno było 3% czy 7% powierzchni Polski, gdzie można było postawić wiatraki, tak teraz podobno jest około 37 czy 36%, gdzie będzie można ewentualnie postawić wiatraki, a to jest jakoś akcja zorganizowana, dlatego że dwóch niewybitnych, albo przynajmniej równie wybitnych, nie mniej wybitnych przedstawicieli Zjednoczonej, że tak zażartuję, prawicy, a mianowicie pan Mabena, zwany profesorem od Andrzeja, oraz pan lotniskowiec spod Baranowa, również przytoczyli kilka argumentów, chociaż one były bardziej natury właśnie takiej ludowej, a to kaczki miały przyklekać, kwękać, a to kury przynosić jajka, a to krową miały się postawać rogi, a bykom ogony, albo odwrotnie. W związku z tym przedmurze chrześcijaństwa w pełnym rozkwicie, sprzedawane są odpusty, księża wprawdzie chodzą w takich katolicy, w tych czarnych sukienkach, ale jednak mimo wszystko zostali mentalnie na pozycji guślarza. I tu przepraszam wszystkich guślarzy, bo guślarze coś sobą reprezentowali, natomiast tutaj armia w czerni, men in black przeważnie, reprezentuje ze sobą bardzo taką dziurę myślową. No ale to jest, ta obrona wiatraków jest ważniejsza. To się wszystko zresztą łączyło w jeden ciąg, bo to jak się komuś kojarzy, to wszystko się kojarzy, czyli czarne sukienki, czarny węgiel i czarna pewna część ciała, z łaciny zwana sempiterna, jeżeli chodzi do seminarium na wszystkie lekcje, a nie tylko te
różowe, czy tam nie, to było fioletowe, tak? Koalicja fioletowa, fiołkowa, to wiedzą, że sempiterna to jest właśnie to czarne, co jest to trzecie. No naprawdę można by powiedzieć, że ręce i nogi się uginają. No ale jak to śpiewała pewna, brzmiał pewien artysta, z wiatrakami, oj, nigdy nie wie, oj, nie wie się, czy dobrze bywa, czy bywa źle. Oczywiście trwa propaganda sukcesu, że budujemy już elektrownie atomowe, ze cztery przynajmniej, przed tylko, że nie wbito nawet łopaty pod to, a Żarnowiec, te fundamenty się nie nadają do tego. A będziemy świadkami coraz większej propagandy. To jest też gra na to, żeby nas trochę zniechęcić, żeby nas frustrować, bo wybory wygrywa się w umysłach. Znaczy, jeżeli ktoś wierzy w to, że można wygrać wybory, to nawet jak wybory są straszliwie zmanipulowane bądź sfałszowane, to oczywiście niczemu nie zaprzeczy, znaczy niczemu nie przeszkodzi, a mogę tylko podać przykład, że w ostatnich dwóch tygodniach bardzo uaktywnił się taki no, pisowiec z krwi i kości, kiedyś całkiem sensowny, być może naukowiec, czy no, taki z zacięciem naukowym, który robi badania, teraz jest no, na posługi PiS-u, znaczy ma tam jakieś stanowisko i pieniądze, i on już wypuszcza trzeci czy czwarty raz taką informację w przestrzeń, że przekonanie w szeregach PiS-u, że możemy wygrać wybory. Co oznacza dokładnie wszystko przeciwne, bo te wszystkie informacje, które się pojawiają w taki sposób, muszą wywołać efekt mobilizacyjny, a nie wiadomo, czy pan prezes wróci na trasę, no bo z tym turem to jest bardzo różnie, a poza tym, że jest zima i w zasadzie jak jest zima, to musi być zimno, ale mieliśmy świetny przykład tego właśnie, jak można potraktować wiatraki. Mam jeszcze tylko jeden przykład, a mianowicie, dlaczego ja uważam, to jest, nie mam żadnej tutaj wiedzy, czy jak to mówią ładnie, w zasadzie brzydko, nie jestem w posiadaniu żadnej wiedzy, która by wskazała na to, że tak jest, ale skoro to KPO należałoby odblokować, to nie wiem, dlaczego pan sędzia Juszczyszyn, który wrócił do orzekania po wielu, tam 400 chyba dni, był zawieszony przez izbę, która nie istnieje, była nielegalnie powołana, czyli no, tak jak mówię, czasy są na niby, chociaż otóż wrócił nie do tego wydziału, ale już ma 4 czy 5 nowych dyscyplinarek zapowiedzianych, czyli Zbigniew Ziobro trzyma rękę na szyi, na tnicy i mówi, wy sobie tam możecie wynegocjować, co tam chcecie z tymi wiatrakami, albo możecie nas obejść z ustawą tą o sądach, a ja tu wrzucę wam 4 dyscyplinarki czy 5, no i to Unia Europejska nie będzie miała wyboru, będzie musiała uznać to znowu za nieprawne. No i tak to właśnie nam ta pierwsza część programu Oczko w głowie, Oczkoś w głowie upłynęła na przynajmniej przyjemnej części, a później takiej bardziej głębnej. Ja jeszcze wrócę do jednej ustawy, ale może teraz coś takiego, żeby nas trochę pobudzić. Za chwilę wracamy. Program Prawdziwy w świecie na niby. Mirek Oczkoś, posłuchajmy. We'll be right back.
Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej cognita. Każdy wtorek od 19:00. No i witam serdecznie po kawałku muzycznym. To jest Oczkoś w głowie, jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest Reset Obywatelski i program prawdziwy, tak na niby. Rozmawialiśmy o tym, jak to prawo w Polsce jest, chciałem powiedzieć, stanowione, ale nie będę tu żartował, jak jest po prostu gwałcone, jak jest przewracane, jak jest kopane, jak jest postponowane. Drugi przykład, a wyniki sądy na półmetku, jednak najwięcej zdobywa kilobajtek i terabajtek. No tak, no to ciekawy jestem, myślę, że Orlen ujawnia, że nie był agentem ABW, to znaczy, że był, bo każda informacja niezdementowana jest nieprawdziwa, zdementowana jest prawdziwa, to jeżeli teraz Orlen powie, że żaden tam gigabajtek ani megabajtek, to będziemy wiedzieli, że coś innego, super. To jeszcze dwa słowa zaraz o tym powiem. Natomiast a propos tego kopania prawa, no to jest coś takiego jak Lex Kaczyński i bardzo ciekawe reakcje są, ponieważ Lex Kaczyński oznacza tyle, że jak ktoś o kimś powie coś brzydko, nieładnie i tamta druga osoba pójdzie do pani, żeby się poskarżyć, a pani powie, żeby przeprosiła przed całą tą klasą przedszkolną, a ta osoba nie chce przeprosić, no to na przykład zabierają mu galaretkę albo zabraniają oglądania rodeo w nocy, ale ta osoba nadal nie przeprasza. W związku z tym do tej pory te sankcje były bardzo, bardzo, bardzo mocne, bo też poza galaretką i rodeo w nocy zabierano na przykład kota do głaskania i nie pozwalano wrzeszczeć na przykład podczas przerwy między leżakowaniem a obiadem. Po zmianie okazuje się, że można bezkarnie mówić brzydkie rzeczy na kolegę bądź koleżankę z przeciwnej strony klasy albo z innej grupy. I teraz jako zakaz będzie zakaz oglądania telewizji między 4:00 a 6:00 nad ranem oraz opublikowane to będzie z tyłu w kółkospisie, będzie wywieszone takie, że tam przeprasza ktoś kogoś i tak dalej. I reakcje są niesamowite, dlatego że to otwiera gigantyczne, a propos gigantyczne, możliwości przed kampanią wyborczą, a jak wszyscy wiecie, w kampanii wyborczej jest tryb wyborczy. I jak ktoś komuś coś tam, to można szybko wystąpić do sądu i sąd coś tam, śmoś tam może powiedzieć tak albo tak. Natomiast w tej chwili, jeżeli maksymalna kara, bo już jest ustalona, zapisana jest w ustawie, to jest 15 tysięcy złotych, to pan kilo, mega, tera bądź giga bajtek zarabia, ja nie wiem, czy w pół dnia, w godzinę, czy jakoś takie są to te zarobki. A opublikowanie tego w monitorze, tam już nie wiem nawet jakim, to równie dobrze można byłoby to opublikowywać w jakimś miesięcznym, tym tygodniku, nie tygodniku, kwartalniku albo roczniku typu polowanie tam gdzieś albo uprawy pszenicy w Polsce, bądź Rzepak i ja, bardzo poczytne to pismo, zresztą półrocznik z tego co pamiętam. W związku z tym nie ma się nad czym zastanawiać. Myślę, że to jeżeli chodzi o Lex Kaczyński, najciekawsze są reakcje symetrystów, których jak wiecie, ja posądzam, zresztą chyba słusznie, o najbardziej wredną robotę, jaką można zrobić dla naszego kraju, czyli nie straszcie PiS-em, było jeszcze gorzej niż było, a tamci to jeszcze mogli coś innego, ale nie zrobili, ale mogli zrobić. W związku z tym symetryści się uruchomili i mówią, nie,
To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dziennikarze nie byli ciągani przez tych, co, kogo pomówili, mogli się pomylić i tak dalej. A to, że prawo działa wstecz, bo to sprawa się już toczy i w zasadzie Kaczyński już w pierwszej instancji przegrał, a 700 tysięcy nie pojawiło się w tej instancji, że ma zapłacić, tylko jakby wcześniej zamieścił jakieś przeprosiny, zdaje się, na portalu Onet, to prawdopodobnie zapłaciłby z 50 tysięcy, a może 25. Aż Kaczyński kulum nie kłania, no to nie będzie się kłaniał jakiemuś Sikorskiemu. W zasadzie może go tylko w rękę pocałować, chociaż to jest trochę coś innego niż tym skeczu o, że gdzie pan pana może majstra pocałować. A ponieważ Sikorski nie chciał być pocałowany tam, gdzie pan pana majstra może dupę pocałować, no to powiedział, że 50 tysięcy dla armii ukraińskiej i przeprosiny. No ale przeprosiny to są kluczem. Pieniądze ja podejrzewam, żeby zebrane. Zrobiliby zrzuty przy obiedzie albo przy śniadaniu i myślę, że byłoby z naddatkiem. Trzeba byłoby przeprosić. I to jest coś, co jest poniżej, powyżej i obok godności pana prezesa Kaczyńskiego. No i właśnie stąd jest ten atak medialny. Mało tego, dzisiaj już jedna z publicystek w poczytnym radio, poczytnym nie musi być, posłusznym radio też nie, bo to byłoby o tej publicznej, to prywatnym radio, powiedziała na antenie na koniec programu, że ten wyrok był dlatego, że sąd nie lubi pana Kaczyńskiego, bo Kaczyński walczy z sądami, co potwierdziła. Wprawdzie prowadząca szybko sprostowała, ale widać, jaka jest linia obrony, że tam, gdzie wyroki sądów są dla nas korzystne, to jest bardzo dobry sąd, super i naprawiony już sąd, a tam, gdzie wyroki są dla nas niekorzystne, bądź nas jakoś tam postponują, ścigają i chcą, żebyśmy niestety przestrzegali prawa, to są te sądy, które są komunistyczne, zmurszałe, agenturalne, oczywiście, no dlaczego nie. Idziemy bardzo szybko w dół, w dużym tempie, po śliskim podłożu, na ścianę nadzianą kolcami i kamieniami. To się może skończyć tylko w ten sposób, jaki się zaczyna już kończyć trochę na Węgrzech. Jakże ja zazdroszczę braciom Czechom dobrego piwa, świetnej kultury, smacznych potraw oraz prezydenta, którego wybrali w przeciwnym trybie, bo rozpoczęli o 14 w piątek, a skończyli o 14 w sobotę i okazało się, że wybrali prezydenta, który chce być w Unii, chce pomagać w NATO, chce uczestniczyć w zachodnim kraju, chce euro. Dodam tylko, że myśmy się już też zrobili. Natomiast Czesi okazują się po raz kolejny mądrym narodem, sensownym i znowu będą wygrywać. Mają Pragę niezburzoną na przykład. No chociaż to jest oczywiście na inną dyskusję. Natomiast Lex Kaczyński jest to kolejne kuriozum, które powstało, żeby naprawdę nie wierzcie w to, żeby zaoszczędzić pieniędzy Kaczyńskiego. Kaczyński nie liczy takich pieniędzy. To są jakieś drobnostki. Obajtek mógłby mu pożyczyć z portfela z lewej strony albo z prawej strony. Natomiast chodzi, by można było w kampanii wyborczej zdjąć sobie tą czapkę z głowy, że te sądy tam 24-godzinne, te wyborcze będą się wypowiadały, to się zapłaci 15, opublikuje się to w tym strzelcu wyborowym polskim i pies z kulawą nogą, tu przepraszam mojego psa Orlando, nie będzie o tym wiedział, a ten dziadek z Wehrmachtu będzie chodził w prawo i w lewo. No bo jak inaczej nazwać to, że Kaczyński pomówił Sikorskiego o coś, co w ogóle nie miało miejsca. I nawet nie, że Sikorski tego nie zrobił, tylko ta rzecz nie miała miejsca, bo posądził go o zdradę dyplomatyczną, a mianowicie potwierdziło się zdradę dyplomatyczną, że Sikorski wstrzymał takie pismo, gdzie miała być eksterytorialność na około wraku pod Smoleńskiem, a później okazało, że nie mógł czegoś wstrzymać, czego nie było, bo takiego pisma nie było. I to, co ja mówiłem o klauzuli sumienia, żeby mieć klauzulę sumienia, trzeba mieć sumienie, żeby mieć, nie wiem,
A coś jeszcze wymyślę. To też to trzeba mieć, ale na przykład Donald ma Sławomira Nitrasa i nie zawahał się go użyć. I to jest bardzo piękne, dlatego że żyjemy w kraju, w którym wszyscy mają przeświadczenie, że wybory będą sfałszowane. Zastanówmy się przez chwilę. Prawie wszyscy, nie wiem, większość ma przekonanie, że wybory będą sfałszowane. Oczywiście każdy ma coś innego na myśli, natomiast my wiemy, jak można wpływać na wyniki wyborów, bo widzieliśmy to przy wyborach prezydenckich na przykład. Tak, bardzo dziękuję. Natomiast siła tego wrażenia jest tak, że po pierwsze kot już nad tym pracuje, żeby była kontrola wyborów, ponieważ zmiany w kodeksie wyborczym, które proponuje teraz zjednoczona, że tak powiem, żartuje prawica, powodują, że oczywiście trzeba coś zachachmęcić. No bo jeżeli mamy zwiększyć frekwencję, no to bardzo proszę, pozwólmy też zwiększyć frekwencję na przykład Polonii, którą tak bardzo kiedyś PiS kochał, a później ją bardzo znienawidził, jak przestała głosować tak jak chce PiS. Czy wożenie ludzi do lokali, na przykład taka jest narracja, że osoby niepełnosprawne, starsze, one są cały czas dowożone, panie prezesie, pan musi też zejść na ziemię, żeby pan sobie wiedzieć, co się dzieje, natomiast to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieszać i kombinować, jeszcze nie wiem, jaka będzie wrzutka w ostatnim momencie, bo może taka wrzutka się pojawić. Władza ta, która jest, daje nam asumpt do myślenia, że dobrze nie będzie. No i Donald Tusk wymyślił z dwóch powodów, oczywiście zaraz powiem, jaki jest drugi powód, że musi użyć kogoś, kto ma energię, chce mu się, ma wiedzę i strasznie wkurza zjednoczoną, że tak powiem, co od razu w pierwszych 24 minutach po ogłoszeniu wybrania Sławomira Nitrasa na takiego szefa właśnie komitetu sprawdzania wyborów spowodowało wściekłe wycie, epilepsję, jakieś niewyobrażalne hejty. Na prędce zmontowano materiał w telewizji dla śmiechu zwanej publicznej, gdzie no w zasadzie to niewiele go to różniło od Tuska, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze na razie był na poziomie Pol Pota, Hitler, Stalina i Berii, to jeszcze tak łagodnie, no to jeszcze do Tuska muszą dojść. Czy Sławomir Nitras na wejściu spełnił swoje zadanie? Mało tego, okazało się, że jeżeli zacytujemy jakiś fragment, to akurat było ze Shreka, i to tego pierwszego, gdzie osioł notabene powiedział, że mamy smoka i nie zawahamy się go użyć. No i patrzyliśmy, które nożyce na którym stole się odezwą i jakże było miło, że odezwały się nożyce edukacyjne, czyli pani minister, była pani minister i Anna Zalewska, która wykazała kompletne niezrozumienie tego, co zostało powiedziane, czyli nie czyta, nie ogląda, może pisze, ale na pewno podprowadza jakieś ubranka. No ale pani minister Zalewska nie przejdzie już do historii tak bardzo mocno, jakby mogła przejść po likwidacji gimnazjów, podstawy programowej i zdrowego rozumu, ponieważ ma następcę godnego ministra Czarnka, który te wszystkie białe plamy, które zostawiła po sobie pani minister Zalewska, pobielił jeszcze raz, rozszerzył i w zasadzie jest jedna biała plama nazywana dziura Czarnka. Dlaczego czarna? No, biała dziura czarnka, no, tabula rasa, jakby na to nie patrzeć. No i naprawdę powiem szczerze, że to był taki jeden z takich momentów zabawnej krotochwili, która wprawiła mnie w bardzo dobry nastrój, potwierdzając to, że Anna Zalewska nie miała żadnych kompetencji do tego, żeby być ministrem edukacji, szkolnictwa niższego, wyższego, starszego i mniejszego. Co tu jest? Koniecznie jeszcze, bo z takich rzeczy, które są radosne. Pamiętajcie,
Ja muszę przypomnieć nazwisko, bo ja nie pamiętam nazwiska, Moskal. Pan Moskal, najbliższy współpracownik Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, który zaręczył się w kopalni Bogdanka, dobrze mówię? Bogdanka. Wstrzymując wydobycie tam na kilkadziesiąt minut i zjechał tam z swoją wybranką, na pewno była jego wybranka, czy on jest jej wybrankiem, to trudno powiedzieć, oraz z wicedyrektorem, który po wyjeździe na powierzchnię został dyrektorem kopalni. I co się okazało? Że górnicy, jak to górnicy, mają świetne poczucie humoru. Ja naprawdę zawsze uważałem, że humor śląski jest najwyższej jakości i Bercik i Wąsy, którzy tam rzeczy robili, no i Masztalski, przecież pamiętamy te wszystkie rzeczy, ja trochę nie pamiętam, ale słyszałem dużo takich opowieści. Otóż górnicy z Bogdanki, nomen omen, zrobili karczmę piwną, gdzie, uwaga, zainscenizowano ślub pana Moskala. Oczywiście to była zabawa, ale pan Moskal, zdaje się, nie wyłapał grubej ironii, tylko poddał się wszystkim oblucjom, ablacjom i innym rzeczom związanym z Bogdanką. No, gratuluję górnikom, no ale też górnicy pokazują, jak po prostu wyglądają ci, co próbują na coś ugrać, bo nie wiem, czy pamiętacie, że bardzo wielu posłów, kolegów pana Moskala mówiło, że to jest promocja górnictwa. No to teraz ślub w otoczeniu samych mężczyzn w takiej kaczmie piwnej Bogdance pokazuje, że ja bym się, proszę Państwa, zastanowił quo vadis, bo to status quo się kończy i może się okazać, że nieważne status quo, ważne quo vadis, ponieważ trwa rabunek na szeroką skalę polskich zasobów jakichkolwiek. Co można kupić, się kupuje, co można ukraść, się kradnie, co można przekazać swoim najbliższym, się przekazuje. Naprawdę może być bardzo ciężko. A w tym wszystkim jeszcze jest najważniejsze to, że atmosfera zwycięstwa musi zapanować. Czy musimy zdać sobie z tego sprawę, że ktokolwiek przyjdzie po ekipie teraz rządzącej, będzie miał przegwizdane, jeżeli chodzi o finanse i bankowość, ale tak źle już być nie może. Pytanie jest tylko takie, bo ja tu policzyłem, jakie są warianty list wyborczych opozycji. Wyszło mi, że może być 5 wariantów, nie wiem dlaczego. Czyli pierwszy wariant, że pierwszy, że idą wszyscy razem. Drugi, że są 2 listy, trzeci, że są 3 listy, 4, że są listy i piąty, że są 4 listy i Zandberg, czyli 5 list. No i wtedy wiadomo, że Józef Dąd, czy jak on tam ma, Janusz Dąd chyba, będzie po stronie Jarosława. No cóż, miejmy nadzieję, że jednak otrzeźwieją, obleją się czymś innym niż szampanem. Powiem tylko, że w Zakopanem nie było Orkiestry Świątecznej Pomocy oficjalnie, czyli bardzo ciekawe miasto, gdzie można się polać od roku szampanem ze Sławomirem, ale zobaczymy. Życzymy Sławomirowi Nitrasowi, który jest, jak tutaj ktoś napisał, do użytku wewnętrznego, żeby kontrolował te wybory, żeby zobaczył, gdzie coś może być nie tak i my wszyscy też powinniśmy się nad tym zastanowić. Co do innych strachów, to oczywiście opowiem o tym za tydzień. Na pewno wiadomo, że PiS oznacza bardzo prosty i krótki skrót, a mianowicie pieniądze i strach. I na razie pieniądze są na pierwszym miejscu i jest zawsze w środku, a strach zaczyna być coraz bardziej konkretny. Stawiam na to, że to nie będzie jeden czy jedna rzecz, którą będziemy straszeni, tylko to będzie suma wszystkich strachów, które mają nas wprowadzić w drżączkę, biegunkę oraz gorączkę. W związku z tym nie dajmy się, zażywajmy.
szczepionki, czytajmy, oglądajmy Reset Obywatelski, czytajmy książki Tomka Piątka i dużo innych fajnych książek tłumaczających. I zobaczymy na koniec wyniki sądy. Wyniki sądy są następujące. A mianowicie, no jednak, mimo wszystko utrzymał się na pierwszym miejscu kilobajtek i terabajtek jest też dosyć wysoko. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za głosy. Wiem, że nie uwzględniłem wszystkich możliwości, ale też tak to i technicznie wygląda. Pamiętajcie, że w Resecie jest mnóstwo cudownych programów. Wspierajcie nas. Tylko dzięki Wam możemy funkcjonować. Chodzi o to, żeby nie chodzić wiecznie piechotą. Mirek Oczkoś, Oczkoś w głowie, czyli program prawdziwy w czasach na niby. Trzymam kciuki, bardzo Wam dziękuję. Za chwilę Tomek Piątek i dużo prawdy. Dużo prawdy. Reset Obywatelski.
się każde ciało krzyczące mało, 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 dajemy więcej. Chcesz, masz, my będziemy grać, 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 grać. Dajemy to, co lubimy najbardziej, choć miejsce się znajdzie dla każdego. Kolejny rok, masywne natarcie, działamy jak walec, idziemy dalej. Słyszysz tej mecz, widzisz wyciągnięte dłonie, ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, bo niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Za nami bagaż doświadczeń, idziemy za dobrym przykładem tych, co wyznaczyli trasę do spełniania marzeń. Radykalnie czyste przykazanie, najważniejsze jest działanie. Pewni swych uprawnień, świadomi pragnień, rzeczywistych zdarzeń bezczelnie, ciągle głodni wrażeń. Zachęcamy do łączenia.